W końcu pojechaliśmy, wiesz, sezon, że tak powiem, Boże, całą rundę pojechaliśmy w końcu bezbłędnie. Oczywiście tam pojawił się protest, Boże, kara w Q2, nie do końca wobec, w mojej opinii, słuszna, ale no trudno, wzięliśmy na klatę, Q3 wygraliśmy. W Q4 walnąłem takiego babola, którego jeszcze nigdy nie walnąłem, bo nie wbiłem biegu na starcie, ale dojechaliśmy bodajże na trzeciej pozycji, więc nie było źle. Półfinał wygrany, podczas wyjazdu do finału strzelił nam Magiel, więc jechaliśmy bez wspomagania, więc jest dobrze, no jest super, mam nadzieję, że tą tendencję utrzymamy do Torunia, coraz lepiej poznajemy auto, coraz fajniej mi się nim jedzie, więc myślę, że progres jest, co widać. Ale w tym roku trochę się pozmieniało, nie ma takiej twojej pełnej dominacji. Nie, no jak najbardziej mnie to, znaczy kibiców... Rywale poprawili poziom. Kibiców na pewno to cieszy, dokładnie. Tak jak już mówiłem bodajże w Toruniu, motywuje to do cięższej pracy. Zwracamy uwagę na coraz więcej detali, bo każda 1/10 sekundy jest istotna. Fajnie jest dzięki temu.